dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy dzień, nowy tydzień. Dziś poniedziałek, 10 dzień maja i w codzienniku biblijnym zaglądamy do z Biblią na co dzień. Tam znajdujemy słowo z przypowieści Salomona z pierwszego rozdziału, wiersz 7. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. I z listu do Kolosan, drugi rozdział, trzeci wiersz. W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Kiedy słyszysz słowo bojaźń, jakie masz skojarzenia? Najczęściej, kiedy mówimy, że ktoś jest bojaźliwy, nie mamy o nim zbyt dobrej opinii. Widzimy kogoś zalęknionego, kogoś, kto wszystkiego się boi, kogoś, kogo bardzo łatwo jest przestraszyć. Znajdujemy się w ogrodzie. Tutaj możemy znaleźć wiele zwierząt, które są bojaźliwe. Przylatują ptaki tylko na chwilę, siadają, odlatują dalej, gdy usłyszą szelest i jakiś ruch. Przebiega wiewiórka, gdy tylko usłyszy szelest, zaraz ucieka. Mówimy, że te zwierzęta są bojaźliwe. Czy o taką postawę chodzi Salomonowi, kiedy pisze, że bojaźń Pana jest początkiem poznania? Czy mamy uciekać przed Bogiem, bać się Go, żyć w ciągłym strachu, niepewności, obawie? Jestem przekonany, że nie. Bojaźń Pana dla mnie jest czymś zupełnie innym. Jest odkryciem Boga, który jest wszechmocny, który jest wielki, który jest potężny i który może wszystko. I który jednocześnie, będąc tak wielkim Bogiem, pragnie bliskości z nami. Pragnie spotkania, pragnie dodać nam otuchy, pewności siebie, pragnie, byśmy byli blisko Niego i byśmy w Nim znajdowali swoje oparcie. Bojaźń Pana jest okazją do spotkania z Wszechmocnym. Stoimy u progu nowego dnia, nowego tygodnia. Nie wiemy, co będzie przed nami, ale wiemy, że Ten, który jest większy, większy od naszych zmartwień, potężniejszy od każdego doświadczenia, chce być blisko nas, chce nas prowadzić i chce nas przeprowadzać. Właśnie takim Bóg chce się dać poznać. Bojaźń jest początkiem poznania. Początkiem poznania Pana Boga. Wreszcie w Jezusie Chrystusie widzimy, jakie są zamiary Boże względem nas. W Nim jest mądrość, w Nim jest poznanie Pana Boga. W Nim objawiła się łaska. Przez Niego przyszedł pokój i przyszła miłość na świat. Takim właśnie Bóg się nam objawia. Takim możemy Go poznać, a my? W pokorze, właśnie w bojaźni, a więc w otwartości na Boże działanie, chcielibyśmy przeżywać kolejny dzień. Niech Wszechmogący Bóg będzie blisko Ciebie dzisiaj i w każdym dniu tego tygodnia. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.